Szanowni Państwo, wszyscy pewnie byliśmy świadkami przed chwilą konferencji młodych ludzi, którzy swoją decyzją po rozmowach zakończonych z panią premier i z panem ministrem Radziwiłłem wrócili z strajku głodowego. Tak się kończy arogancja władzy i brak możliwości i zdolności do prowadzenia dialogu. Pokazaliśmy bardzo dokładną drogę, jak rozwiązać ten problem. Pokazaliśmy 135 milionów złotych, które dzisiaj można jednym ruchem i decyzją ministra zmienić plan finansowy Funduszu Pracy i wypłacić tym ludziom podwyżki, o które w tej chwili walczą. To będzie papierek lakmusowy na wiarygodność tej władzy. Ci młodzi ludzie nie chcą już obietnic i ci młodzi ludzie dzisiaj nie chcą powoływania kolejnego zespołu. Dzisiaj mówią, dajcie nam próbkę tego, że jesteście wiarygodni. I tej próbki niestety pani premier im dać nie chce. Pani premier dzisiaj niestety nie wypełniła swojej roli jako premiera, który dba o bezpieczeństwo Polek i Polaków, a jednocześnie nie widzi tej determinacji i tego niebezpieczeństwa, które widzą młode pokolenia Polaków wykonujących tak odpowiedzialny zawód. My byliśmy przygotowani na ten scenariusz, dlatego że wielokrotnie widzieliśmy to, że tak naprawdę minister Radziwiłł nie jest gotowy do, nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby rozwiązać ten problem. Okazało się, że 9 dni głodówki lekarzy rezydentów zaskutkowało próbą zmanipulowania tych lekarzy budową kolejnego zespołu. Więc precyzyjnie pokazujemy teraz swój plan na to, czego oczekujemy od rządu. Po pierwsze, złożyliśmy wniosek do pana marszałka o zgodę na wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia. Te dokumenty są w sekretariacie marszałka po to, żebyśmy mogli porozmawiać z lekarzami rezydentami i na posiedzeniu komisji zmusić premiera rządu do tego, żeby podjął jakiekolwiek jasne, precyzyjne decyzje w tej sprawie. To po pierwsze. Po drugie, jutro informacja bieżąca rządu w Sejmie. Będziemy oczekiwali od pani premier jasnych, rzetelnych wyjaśnień. I od razu mówimy, żadnej pisowskiej propagandy. Fakty i decyzje. Kiedy rezydenci będą mogli odstąpić od swojej głodówki? To jest rzecz niedopuszczalna, co w tej chwili, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Po trzecie, oczekujemy posiedzenia rządu w tej sprawie, dlatego że widzimy, że ministrowie ze sobą nie potrafią się w żaden sposób skomunikować. Jeden zwala winę na drugiego, jeden nie może bardziej od drugiego. I pani premier, jak się okazuje, też nie może tych ministrów ze sobą skoordynować. Oczekujemy jasnej deklaracji ze strony ministra pracy o przesunięciu w Funduszu Pracy 135 milionów złotych na podwyżki w roku 2017. Ten czas pozwoli na to, żeby wypracować rozwiązanie na rok 2018. Monitorujemy tę sprawę. Protest wraca, lekarze zaczynają ponownie głodować. Rząd ma obowiązek zająć się ich zarobkami i ich oczekiwaniami. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie z panią premier było rozczarowujące. Jak powiedzieli rezydenci wczoraj, czują się zmanipulowani przez marszałka Senatu i ministra Kowalczyka, którzy obiecywali, że dzisiaj usłyszą konkrety. 9 dni głodowego protestu zostało zmarnowane. Głodowego protestu, który jest w imieniu pacjentów, całych środowisk medycznych i rezydentów. I czy naprawdę chcemy, że inaczej nie da się rozmawiać z rządem, jak przez palenie opon i rzucanie śrubami? 9 dni zostało zmarnowane, dlatego żądamy, oczekujemy, że rząd zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu i może znajdzie się tam ktoś, kto będzie mógł podjąć konkretne decyzje, bo ci młodzi ludzie dłużej nie dadzą się manipulować. A papierek lakmusowy to będzie skromne 135 milionów, które minister Rafalska może przesunąć jednym ruchem po to, aby od 1 listopada dać podwyżki rezydentom. To w porównaniu do miliardów na jakieś cyberwojska, w porównaniu do miliardów na podwyżki IPN-u, pospolitego ruszenia i wszystkiego, to jest w skali państwa kwota mikro. I sprawdzimy, co rząd z tym zrobi. Dziękujemy. Podsumowując, jutro informacja rządu. Oczekujemy jasnych, precyzyjnych wyjaśnień ze strony pani premier. Pojutrze Komisja Zdrowia. Czekamy na decyzję pana marszałka. Jeśli takiej zgody nie będzie, będziemy szukali innych rozwiązań prawnych.